Dzieci z przedszkoli w Zambrowie i okolicznych miejscowości wystąpiły w konkursie piosenki Ja też mam talent. Przegląd już 17 raz został zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury. Witam Państwa bardzo serdecznie w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie na 17 edycji Festiwalu Piosenki. To 17 konkurs piosenki przedszkolaków Ja też mam talent. Młodzi artyści będą prezentowali swoje utwory muzyczne na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Ja kłaniam się i dziękuję rodzicom, opiekunom, że przyjęliście nasze zaproszenie i jesteście na 17 edycji konkursu piosenki przedszkolaków Ja też mam talent. Młode talenty rodzą się od najmłodszych lat, ale trzeba je pielęgnować, kształtować, żeby z nich wyrosły talenty na miarę Polski, Europy i świata. Ja życzę wszystkim uczestnikom jak najlepszego, najciekawszego wykonania swojego utworu przygotowanego na konkurs piosenki przedszkolaków. Konkurs poprowadzi pani Katarzyna Kulesza. Ja życzę wspaniałej, dobrej zabawy i niezwykłych muzycznych emocji. Czas rozpocząć przesłuchania konkursowe. Dziękuję. W konkursie wystąpiło 40 wykonawców. Każdy mógł zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. Pani cały czas mnie uczyła. Wybrała mnie, żebym śpiewała i zawsze było fajnie. Moja ulubiona piosenka to są Czarodzieje. Dzieci do konkursu przygotowali rodzice oraz nauczyciele w przedszkolach. Mama się musi też nauczyć piosenki, żeby ją nauczyć. No i zobaczymy, bo tu przychodzimy. Nie po to, żeby wygrać, tylko po to, żeby tak trochę taka odważniejsza się zrobiła. Że piosenka będzie Zostań moją przyjaciółką dzisiaj. Tak, prawdziwa dama. Tak, prawdziwa gwiazda będzie. A to tylko braciszek dla towarzystwa. Tak, będzie brawo bił i wspierał. Dorota znalazła w lesie kota, wzięła więc go do domu, zamiast dać byle komu. I świetnie się bawili, w zgodzie sobie żyli. A ja wolę moją mamę, co ma włos jak atrament, złote oczy jak mój miś i płaka. Moja pasja to jest muzyka i dlatego chciałabym zawsze zarażać dzieci wspaniałą muzyką. Muzyka przede wszystkim uczy niesamowitej wrażliwości. Często jest tak, że w czasie zajęć jak gdyby z dziećmi trochę eksperymentuję i często włączam takie bardzo nostalgiczne piosenki. I wtedy widać, jak dzieci reagują. Jeśli łzy się pokazują, to znaczy, że mój cel został osiągnięty. I zawsze mówię, że muzyka łagodzi obyczaje, uczy przyjaźni, uczy też o takiego
jakby to powiedzieć, odwagi przede wszystkim. To, że one wychodzą, tak pięknie się prezentują na scenę, często dorosły nie wyjdzie i nie powie, tak? A one są spontaniczne. One się śmieją, one przeżywają i to jest najpiękniejsze. I zawsze mówię, w moim zawodzie będę krzewiła muzykę, bo uważam, że to jest najwspanialsze, jak mogę. Poza tym później dzieci też mają łatwość w nauczaniu. Dlatego, że jak idą takie troszkę rozśpiewane dzieci, pewne siebie na scenie, zupełnie inaczej później wygląda ich nauka w szkole, bo są odważniejsze, tak, są pewniejsze, stają, rozmawiają, śpiewają. Cóż innego powiedzieć? Cieszyć się, że mamy takie zdolne i piękne dzieci. Majetka znajdziecie rycerzy, królewne, co spała na wieży i do Co to za piosenka? O czym dzisiaj śpiewałaś? O świerszczyku, który grał na skrzypcach i chciał, żeby nikomu nie było smutno. Komisja konkursowa do udziału w eliminacjach wojewódzkich wyznaczyła Mateusza Jałbrzykowskiego, siostry Lenę i Nikolę Łuniewskie oraz Wiktorię Groszfeld.